Siemanko, witam was serdecznie, dziki z tej strony. Dzisiaj znajdujemy się w jednym z opuszczonych domów przy pewnym, jakby to powiedzieć, co nie było słychać. Chwila, nie będę gadał. Bo coś było w ogóle słychać. Zobaczymy tam. Przyjdziemy tam. Pierw. I zobaczymy, jak to wygląda. Także zapraszam ze mną. Oby ktoś tu był, włącz latarkę. To mamy łazienki. Z tego co widzę, ale łazienkami się potem zajmiemy. Idziemy pierwszy do pokoju. Pokój. Te okna, co tu widzicie, to nawet są. Nie są takie brudne właśnie, nie są takie brudne. No i jak widać, szyby już nie ma. Jakiś wielki kopór tutaj za to. Ciekawe, co to za środek tu jest. Zaraz zobaczymy. Chyba środek do podłóg. Tu jest kuchnia. Przejdziemy zaraz do tej kuchni. No, tutaj mamy kuchnię, płyny. Gazety, jakieś stare, piecyk, fiku, 80, czyli chyba rozmiar 80. Powiem wam, fez mnie interesuje ta góra. Bo tu mam wątki jakieś słychać. I zaraz się dowiemy, czy ktoś tu jest. Czy kogoś tu nie ma. Jakieś brzęczenia tu słyszę. Sorry, że dzisiaj taki małomówny jest, ale tu jest jakieś pomieszczenie,
A tu są jakieś gazety. Sorry, że ich takie mało mówię, ale... Mi się wydawało, że ktoś tu przebywał. Co to są za gazety? I z którego roku to są gazety? Zaraz to zobaczymy. O, Atlas Historii dla klas piątych? Z którego roku? Rok powinien być na tyle. Złoty 50 cena. Nie wiem, kiedy to było wydane. W jakim wieku? Zaraz to sprawdzimy. No nie mogę trzymać wszystkiego. Czym ja tak? Latarka. Gimbal. I jeszcze tam mu statyw. Wydanie. 1983 rok. Nieźle. Och. Dnia. Oświata wywołania pisemnego z dnia 1981, a książka jest 1983 rok. Nieźle, prawie 4 dychy. Co my tu jeszcze mamy? Ćwiczenia. Dziwne. Sprawdzimy sobie. Z którego roku są ćwiczenia rysunkowe. Boże święty, to jest od kogoś dane. Jakie wydanie? Tu powinno być 1992 rok. Szkoła pedagogiczna. Wydawnictwo Szkół Pedagogicznych w Warszawie 1992 rok. No nieźle. Takie pisma to są majstersztyk do tych osób, co zbierają takie rzeczy. Ale Sony widać, że jest świeży i te puszki. Kochaj albo spadaj. Tyż go docie tak własnym opowi. O Boże, a co tu mamy? A co my tu mamy? Nie. To jest Magel. Stary. Z którego roku to jest? Albo jakiś, nie no, Magel. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co to jest. Ja wam to fajnie skameruję. Boże, tu są książki, no i się obok maski. Nie wiem, czy jakieś tu gołębie nie mają jakiegoś gniazda. Bo no to słyszę jakieś szuralnie. Tak aby ktoś tu był. Ale tu nawet nie widać roku. Na pewno Kasia jest jakiś rok tego oto pięknego arcydzieła. To jest coś do płótna, bo tu jest chyba płótno. Ale pełno jest pajęczyn. No tu jest pomieszczenie, które nas raczej nie będzie interesować. Tu jest z drugiej strony te pomieszczenie, co mi tam byli. A myślę, że ktoś tu jest u góry. A myślę, że ktoś tu jest u góry, bo było strasznie słychać, jak ktoś by tu był. Tu jest pusto. Ale patrzcie, nawet dobry stan tego budynku jest. Jak na tyle lot, na pewno to jest stary budynek. No, powiem wam, ciekawe artefakty tu są. Bo te dziewczynia to mnie naprawdę zaciekawiły. Tu jeszcze mamy jedna komórka i zjedziemy na dół, bo tam, że przerwa ta eksploracja. O.
Tomek przerwał tę eksplorację. Tu też nic nie ma. Ale jakieś batki czy majtki tu są. Zobaczcie się. Ktoś tu batki zostawił. No i nic więcej. A ten sznur? No co to jest? Nie wiem. Jest tu kilka takich obiektów. Ale zobaczcie się to. To mnie ciekawi. To jest ręczna maszynka do chleba. Ciekawe jaki rok. Tu się nastawiało, zobaczcie się. Tu się nastawiało, jakie mają sznity wyłazić. Nie wiem, czy to... Kurczę, ta latarka mnie nie doświetla tak, bo nie mogę trzymać tego i tego. Jak to przytrzymać? O tak. Tu się nastawiało, jakie kromki mają wyłazić. A tu się kręciło i wyłaziły sznity. Znaczy kromki chleba, nie? Tu macie nóż z tej strony. Z jakiego to jest roku? Na pewno stary. A to co to znaczy? Są jakieś pismo od kogoś? Dobra, przejdźmy na dół. Ale zaskoczyło mnie to. A kalendarz jest którego? Tu był na pewno jakiś pokój dziecięcy, czy jakiś taki młodzieżowy, bo widać po tapetach. Teraz to raczej już nie jest młodzieżowy. No i Ferguson tego pokolenia i Sony. Dobra, idziemy na dół. Zobaczymy, co tam jest jeszcze. Tam jest przerwa eksploracja. Chciałbym jeszcze to dokończyć. Tu jest jeszcze łazienka. Tu jest jeszcze łazienka, w której mamy wannę. I kibel brązowy. Zwykły. No i boiler oczywiście. Widać, że nikt tu nie był ze złomiarzy. To jest drugie, kolejne miejsce. I jakiś napis tu jest. Także dzisiaj mnie nie widać. To możecie nie lajkować i nie subskrybować. Ani nie komentować. Ja nagrywam do siebie. Także jak chcecie, to możecie komentować oczywiście. I możecie zostawiać lajki i subskrypcje. Subskrypcja macie na dole, nie? Tu. A like macie tu. Jak chcecie, to może nawet dawajcie lajki, dislajki, jak wam się nie podobało. Pozdrawiam was serdecznie. Dziki z tej strony. Ze Śląska. No. Nawet prysznic został. To jest ciekawe. I wanna żeliwno, choć teraz złom jest w cenie. I tu tak samo wanna żeliwno. Widzę, że materiału już jest troszkę. Tak więc... I topek! Pamiętacie topek? Jak robiliście, jak byliście małe? No to tu macie taki topek. Patrzcie. Także oto tym akcentem, tak zawsze, by zakończył ta eksploracja. Jest tu jeszcze trochę budynków do zwiedzania, ale to nie na dzisiaj, bo ten materiał by był bardzo długi. Także powiedział, został łapa, jak nie, to nie zostawię nic. Możesz się zobaczyć, Śląsko Gotka, na Urbexie. Pozdro, cześć, narka.